Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Michał Ujazdowski jest naszym gościem. Panie pośle, w marcu, komentując kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, mówił pan tak: mam wciąż nadzieję, że aktorzy staną na wysokości zadania ze wszystkich stron tego sporu i że to zalecenie Romana Dmowskiego, nie rób tego, z czego cieszą się wrogowie Polski, będzie realnym kryterium, realną normą w polskiej polityce. Nadzieja chyba musi zostać już odłożona na półkę. Tak, uznaję realia, tak? To znaczy, że bardzo niewiele wskazuje na to, że możliwe jest uzdrowienie sytuacji Trybunału Konstytucyjnego i odbudowa prestiżu i niezależności tej instytucji, bo wolno spodziewać się kolejnej fazy tego konfliktu, tak? Batalii o stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ale jakiś cień szansy zawsze istnieje. Czyli te ustawy, nad którymi teraz pracuje parlament, pracuje Sejm, kolejna ustawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, jedna, druga, nie rozwiążą tego kryzysu? Nie rozwiążą, dlatego że trzeba zrobić krok wstecz, tak? I rozwiązać to, co jest u źródła tego sporu, tego kryzysu, tak? To znaczy uregulować status tych sędziów, którzy zostali wybrani przez poprzedni parlament i tych sędziów, którzy czekają na dopuszczenie do orzeczenia wybranych przez obecny parlament. Ale zacząć należy od tej trójki wybranej przez poprzedni parlament, od dopuszczenia ich do stanowisk sędziowskich. Formy mogą być bardzo różne, a może być to ponowienie wyboru przez Sejm, ale to jest źródło kryzysu. Czyli kto ma zrobić ten krok wstecz, pana zdaniem, przede wszystkim? No zawsze ten, kto ma władzę, jest bardziej zobowiązany. Gdyby władzę miała Platforma Obywatelska, to bardziej zobowiązana była Platforma Obywatelska. No ponieważ dziś władzę ma Prawo i Sprawiedliwość, no to byłbym niewiarygodny, gdybym głosił ideę kompromisu niezobowiązującą dla obozu rządzącego. Ogląda pan programy telewizji publicznej? No właściwie nie, tak? Były minister kultury nie ogląda telewizji publicznej? Nie oglądam programów informacyjno-politycznych, tak? Nie oglądam. Dlaczego? No bo mam wrażenie, że jest to odwrotność tych programów w mediach prywatnych, które były nacechowane stronniczością, więc szukam zawsze takich programów, w których jest przestrzeń dla otwartej, pluralistycznej debaty. Zaraz. Odwrotność programów nacechowanych stronniczością. Spróbujmy to przełożyć na prostszy język, panie profesorze. Programy informacyjno-społeczne telewizji publicznej są stronnicze? W okresie rządów Platformy Obywatelskiej stacje prywatne, czyli większość stacji prywatnych, telewizyjnych, stosowało wielką taryfę preferencyjną dla rządzących, dla Platformy. Obserwowałem to. Dotyczyło to także takich praktyk, jak w ogóle wyłączanie pewnych sfer poza obieg informacji. Sam padałem tego ofiarą, na przykład mój projekt pakietu demokratycznego, zwiększający uprawnienia opozycji parlamentarnej, w ogóle nie był przedmiotem informacji. I teraz to samo dzieje się, chce pan powiedzieć, w telewizji publicznej w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości? To w zasadzie tak. Są stronnicze te programy? Bo to próbuję zrozumieć, to co pan powiedział. To jest stronniczość za stronniczość, tak. No więc tamtych nie oglądałem i tych nie oglądam. Program Prawa i Sprawiedliwości zawierał taką obietnicę. Problemem wagi szczególnej są media i konieczność odbudowania w nich pluralizmu, a także nadania odpowiedniej rangi i jakości mediom publicznym. Czy po roku pracy rządów Prawa i Sprawiedliwości widzi pan postęp w realizacji tego postulatu? Nie, to jest kolejny argument, że moje stanowisko pokrywa się z programem Prawa i Sprawiedliwości, a praktyka nie pokrywa się z programem Prawa i Sprawiedliwości. No, kiedy znalazł się pan już poza Prawem i Sprawiedliwością, w 2008 roku, tworząc inicjatywę Polska 21, przekonywał pan, że dominuje w Polsce taka polityka niskiej jakości, polityka bez śmiałych celów, a która składa ambicje umocnienia wspólnoty i unowocześnienia państwa na ołtarzu populizmu. Dzisiaj mamy inną politykę.
Nie, to trzeba być bardziej precyzyjnym, tak? Dzisiaj reforma państwa, tak, wzmocnienie potencjału administracyjnego państwa, jakość państwa nie jest w centrum zainteresowań rządzących. Co jest w centrum zainteresowań rządzących? Panie redaktorze, pan przecież doskonale o tym wie. To są sztandarowe programy rządu. Niektóre z nich zasługują na bardzo zdecydowane poparcie, tak jak 500+. To jest program rozwojowy pana premiera Morawieckiego, który ma pewną cząstkę instytucjonalną. Natomiast reforma i umocnienie państwa, no to co było obecne w wypowiedziach i w tekstach publicystycznych Jana Rokity, Rafała Matyi i moich, a kiedyś też było bardzo silnie obecne w programie Prawa i Sprawiedliwości, to nie znajduje się w... Nie jest to elementem takiej kluczowej agendy rządowej. Tak? No, mówiąc o tych swoich wizjach, potrzebach tego, jak powinna polityka wyglądać, przed laty cytował pan Kisiela i powiadał tak, że ludzie uprawiający taką populistyczną politykę zachowują się jak palacze okrętowi, którzy sypią węgiel do maszyny, ale nie mają wpływu na to, gdzie ten statek płynie. Jestem przekonania instytucjonalistą, tylko że... bądźmy sprawiedliwi, tak? To znaczy większość klasy politycznej w Polsce nie ma świadomości znaczenia instytucji, jakości i siły państwa. I wciąż żyjemy w czasach palaczy okrętowych w polskiej polityce? To nie jest słabość rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest szersza tendencja, która osłabia polską politykę. My mamy takie przekonanie, iż same postawy ludzkie, tak, zmiany kadrowe, tak, zmiana postaw może odmienić polityka. W moim przekonaniu polityka jest syntezą jakości elit i dobrze urządzonych instytucji. Na dłuższą metę, bez dobrze urządzonych instytucji, no, naród nie idzie do góry, tak, społeczeństwa nie idą do góry w rywalizacji międzynarodowej. Ja miałem wielką nadzieję, że rządy Prawa i Sprawiedliwości dokonają bardzy istotnej korekty in plus w tym zakresie. No ale wybrano inną strategię rządzenia, przy czym no nie można czynić zarzutu Prawu i Sprawiedliwości z tego, dlatego że, powtarzam raz jeszcze, to jest tendencja powszechna i w gruncie rzeczy no, zmiana stanowiska w tej sprawie powinna obejmować całą klasę polityczną, a nie tylko jedną z partii politycznych. Świadomość znaczenia instytucji jest na marginesie zainteresowań polityków dzisiaj. Krytykuje pan Prawo i Sprawiedliwość za to, co robi z Trybunałem Konstytucyjnym. Nie podobają się panu media publiczne w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mówi pan teraz o tej instytucjonalnej stronie rządów, której trochę brakuje, czy podnoszenia jakości tej strony. Ale odnoszę się z szacunkiem dla tego, co chcę podkreślić. Odnoszę się z szacunkiem i uznaniem dla tego, co w wysiłku rządu, wysiłków poszczególnych ministrów ma ewidentnie pozytywny charakter. I tak, to wszystko wystarcza panu, żeby nadal być w Prawie i Sprawiedliwości? Proszę pana, to nie jest kwestia wystarcza, czy też nie wystarcza. Ja mam poczucie, iż pozostaję wierny zasadniczym zobowiązaniom programowym Prawa i Sprawiedliwości, że to moje stanowisko jest zbieżne z deklaracjami programowymi i z większością zobowiązań wyborczych złożonych obywatelom. Więc nie mam powodu do tego, by zmieniać swoje położenie polityczne. Mam poczucie spójności moich poglądów i tego, że ja jestem wierny temu, co zostało zapisane w deklaracjach programowych stronnictwa. Minister Zalewski, broniłby pan dzisiaj w Sejmie w czasie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności? Ja nie jestem posłem do polskiego Sejmu. Pan wie, że tego typu dyskusje, tego typu
działania opozycji należą do standardu zachowań opozycyjnych, tak, to znaczy wotum nieufności w stosunku do poszczególnych ministrów. Polityka edukacyjna, reforma edukacji, no, pada ofiarą atmosfery politycznej w Polsce, to znaczy tego, iż właściwie nie ma żadnych kanałów dialogu między rządem a opozycją. Bardzo tego żałuję, że tych kanałów dialogu właściwie nie ma w ogóle. No, gdyby te kanały dialogu istniały, to ta reforma mogłaby być lepiej zakomunikowana, lepiej przedyskutowana. Ale winy, pani minister Zalewskiej, pan w tym nie widzi. W jakim sensie? Winy. No, te kanały kto ma tworzyć? No, między innymi rząd. Rozumiem, ale to jest dobrze rozmawia ze związkowcami, to jest, rodzicami, samorządowcami. To nie jest kwestia odpowiedzialności indywidualnej pani minister Zalewskiej. Ja szanuję jej pracowitość, tylko to jest następstwo ogólnej sytuacji w kraju. No, bardzo trudno prowadzić jakiekolwiek reformy w sytuacji braku tych kanałów dialogu. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Michał Ujazdowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.